Dzień dobry Państwu, z siedziby lokalnego urzędu miejskiego. Witamy w borneńskim programie samolotowym, a zaczniemy oczywiście od tematu uchodźców, bo tak jak w całej Polsce, również i w Bornym w Sulinowie pomoc naszym sąsiadom z wschodniej granicy płynie szerokim strumieniem. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Borne-Sulinowo przebywa w granicach 230 obywateli Ukrainy, z czego 54 osoby znalazły zakwaterowanie w domu pomocy społecznej. Więc to jest taka liczba, powiedziałam, w tych granicach około ponieważ no są takie sytuacje, że ktoś przyjechał, za dwa dni jednak wyjeżdża, bo ściąga go dalsza rodzina, może też szuka innego miejsca, ale to jest taka mniej więcej już od ubiegłego tygodnia stała liczba. Tak jak wspomniałam, 54 osoby znalazły zakwaterowanie w domu pomocy społecznej. Natomiast zdecydowana większość pozostałych obywateli Ukrainy znalazła swoje miejsce w prywatnych mieszkaniach i tam zostali ulokowani. W tej grupie uchodźców mam informację, że mamy około setki dzieci, oczywiście w różnym przedziale wiekowym. Więc są to zupełnie małe dzieci, niemowlęta, też młodzież w wieku szkoły podstawowej i ta trochę starsza młodzież w wieku już szkół ponadpodstawowych. Może jeszcze tutaj nadmienię, że w najbliższych dniach, być może dzisiaj, być może jutro, nie mam najświeższych już informacji, w naszej szkole podstawowej zostaną przygotowane dwa oddziały przygotowawcze. Dla dzieci z Ukrainy. Jeden oddział na poziomie 1-3. Tam mamy zapisanych w tej chwili 16 dzieciaków. Na 1 3 jest przewidziane 20 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin języka polskiego, i do oddziałów 4-6, tam mam zgłoszoną 10 dzieci tutaj 23 godziny dydaktyczne i również 6 godzin nauki języka polskiego brakowało nam bazy lokalowej gdzie byśmy mogli stworzyć te oddziały przygotowawcze i dwa takie pomieszczenia udostępniło nam nasze liceum ogólnokształcące w Bornem Solinowie i tam też te dzieciaki znajdą swoje miejsce, gdzie będą mogły kontynuować naukę. Jest też spora grupa dzieci, która ma dalej naukę zdalną z Ukrainy i w myśl obowiązujących na ten moment przepisów, jeżeli rodzic złoży takie oświadczenie, że dziecko ma taką naukę zdalną i ją kontynuuje dalej, nie ma obowiązku szkolnego i uczestniczenia tutaj w naszych zajęciach. Myślę, że jest to dobry pomysł i szczególnie korzystny dla tych, którzy są wiekowo na przykład w naszej ósmej klasie, ponieważ nasza młodzież szykuje się już do egzaminu tak po szkole podstawowej i trudno byłoby tym dzieciakom na pewno podejść do egzaminu, żeby móc uzyskać promocję i po prostu ukończyć szkołę podstawową, więc póki co Część tej młodzieży ma też naukę zdalną i kontynuuje tą naukę zdalną ze swoją szkołą ukraińską. Przed dwoma tygodniami ruszyło nadawanie numerów PESEL również w Bornym Sulinowie. Na terenie naszego urzędu dwa stanowiska są wyznaczone do nadawania numeru PESEL. Na dzień wczorajszy 183 numery PESEL zostały nadane obywatelom Ukrainy, więc patrząc na liczbę uchodźców, którzy na terenie naszej gminy to myślę, że to jest bardzo dobra e, sytuacja, tak, 183 osoby e, e, mają nadane numery PESEL, e, a więc będą mogły już e, korzystać chociażby z recept, tak, e, nie ma problemu z lekarzem, mogą iść założyć konto w banku, wcześniej e, rozmawiałam z przedstawicielem e, tutaj e, banku spółdzielczego, więc że tam też się pojawiają Właśnie obywatele Ukrainy mają zakładane konta. W dniu dzisiejszym w urzędzie pełni duży dyżur pracownik ZUS-u, gdzie przyjmowane są wnioski na 500+. Zatrudniliśmy też Dodatkowo osoby ze znajomością języka ukraińskiego, i języka polskiego, więc tutaj ten, tej bariery językowej również u nas nie ma. Zresztą wszystkie informacje dotyczące uchodźców umieszczane na naszych stronach są również umieszczane w języku ukraińskim. Informujemy też wszystkich tych, którzy przychodzą tutaj do urzędu, że taka strona jest, żeby tam mogli też szukać informacji. Z naszej inicjatywy uruchomiliśmy giełdy pracy. Nie chcemy oczywiście tutaj wyręczać Urzędu Pracy w ich obowiązkach. Niemniej jednak zwróciliśmy się do naszych tutaj przedsiębiorców lokalnych, aby informowali nas, jakiej specjalności szukają pracowników. Nie ma może zbyt wielu tych ofert pracy, bo na dzień dzisiejszy jest 11 ofert. Oczywiście te oferty nie kierowane są tylko do obywateli Ukrainy. One również są kierowane do naszych mieszkańców. Niemniej jednak 11 ofert w tej chwili czeka. Na potencjalnych pracowników i jest to od stanowiska księgowej poprzez operatora maszy, maszyn, jak i również prace fizyczne i kucharki i firma Remaster tutaj też zgłosiła zapotrzebowanie. Musimy pamiętać, że jeżeli mówimy o obywatelach Ukrainy, to w 90-5% to są kobiety, tak? Więc e, oczywiście ta praca też nie każda będzie dla tych kobiet odpowiednia na pewno. Niemniej jednak postaramy się tutaj, aby... Móc dać szansę tym kobietom możliwości uzyskania pracy. Przedstawił nam też ofertę duży pracodawca z miejscowości Dąbie. Tam mamy dużą plantację borówki amerykańskiej i tam około 40-50 osób może znaleźć zatrudnienie. Będzie co prawda to praca sezonowa. Niemniej jednak taka praca będzie, jak i również możliwość dojazdu do, na tą plantację tutaj właściciel firmy będzie zapewniał. Więc mam nadzieję, że jeszcze trochę, pewnie tydzień, dwa, jak już trochę okrzepniemy w tym i że tak powiem administracyjnie to wszystko uda nam się zorganizować, to będziemy mogli też i spotykać się tutaj indywidualnie z obywatelami Ukrainy, czy też tutaj z naszymi polskimi. Tak jak powiedziałam, oferta pracy jest skierowana do wszystkich. Wczoraj też odbyło się tutaj w urzędzie spotkanie z właścicielami przedszkola, ponieważ jest też spore zainteresowanie na miejsca w przedszkolu. Przedszkole mamy niepubliczne w Bornym Sulinowie i tutaj właściciele przedszkola zobowiązali się do uruchomienia kolejnego punktu e, przedszkolnego, gdzie e, chcielibyśmy stworzyć takie warunki i, i tyle miejsc, żeby e, dla wszystkich chętnych zarówno polskich dzieci jak i dzieci ukraińskich e, te miejsca się znalazły i mam nadzieję, że, że tak będzie, że wszyscy którzy będą chcieli skorzystać oczywiście z umieszczenia dziecka w placówce przedszkolnej to to, to, to takie miejsca dostaną. Ale tutaj też to podkreślam, to jest ważne, y, ponieważ czasem to budzi niepokój y, wśród rodziców, że pierwszeństwo będę miało dzieci ukraińskie. Absolutnie nie. Na takich samych zasadach będą przyjmowane dzieci polskie, jak i y, dzieci ukraińskie. A na zakończenie y, opowiedzmy jeszcze o y, zaangażowaniu mieszkańców. Bo. Pomoc ze strony Urzędu to jedna sprawa, natomiast drugą wartą zmianki jest oczywiście zaangażowanie wszechstronnych mieszkańców. My jako urząd musimy oczywiście realizować wszystkie te nasze zadania administracyjne i nie zawsze i właściwie nie powinniśmy działać tak do końca spontanicznie, tak? Mamy pewne procedury obowiązujące przepisy i staramy się to w miarę sprawnie i dobrze wykonywać, ale tak jak pan redaktor zauważył, ten pierwszy zryw mieszkańców Bornego Sulinowa Mówiąc mieszkańców, mam na myśli nie tylko miasto, ale wszystkich mieszkańców naszej gminy, to tak naprawdę on był już na drugi dzień po wybuchu wojny. Ja już dostawałam telefony od osób prywatnych, że chcą jechać na granicę, przewozić tutaj uchodźców, tak i ich tutaj lokować i umieszczać. Staraliśmy się tak rozmawiać i z mieszkańcami, i z tymi potencjalnymi osobami, które oferowały swoją pomoc chęci przywiezienia, ulokowania ich tutaj aby te osoby nie znalazły się na przykład na hali sportowej, tak? bo dla mnie miejsce pobytu na hali sportowej to jako baza nocleg 1-2, odpoczynek i, i, i chcieliśmy im dać na miastkę normalności. Myślę, że udało się to na terenie naszej gminy, ponieważ zdecydowana większość uchodźców znalazła miejsca w mieszkaniach prywatnych. I tutaj no, wielkiego zaangażowania gminy nie było. To było dobre serce, dobra wola mieszkańców, to ogromne zaangażowanie i stowarzyszeń, i świetlic wiejskich, i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy już od ubiegłego tygodnia odwiedzają wszystkie rodziny tutaj, żeby też mieć wgląd w ich sytuację rodzinną, czy też poznać potrzeby tych ludzi. Mamy punkt, punkt tutaj zorganizowany zupełnie przez osoby prywatne. Punkt magazynowy, gdzie my, ci nasi uchodźcy mogą pójść skorzystać ze środków chemicznych, z żywności, czy też z jakichś innych produktów, które są im potrzebne. My tutaj na terenie urzędu również prowadzimy taką zbiórkę zasilamy ten punkt który jest tutaj w mieście zorganizowany zupełnie przez osoby prywatne, przez wolontariuszy i tu wielkie podziękowania kieruję w ich stronę. Bardzo mocno zaangażowane też szkoły na terenie gminy. Nie chciałabym tutaj wymieniać instytucji poszczególnych, czy osób, tak? czy stowarzyszeń, tak aby nie pominąć nikogo, bo ponieważ rzesza tych dobrych ludzi, bardzo, bardzo zaangażowanych w tą pomoc jest ogromna i, i i nie można tutaj byłoby kogoś pominąć, więc ogólne podziękowania, ale i też do pracowników urzędu. Tam, gdzie przyjmowaliśmy uchodźców, a zdarzało się, że niektórych ja odbieram osobiście, były to różne pory i dnia, i, i, i czasami odbywało się to też nocą, kiedy po prostu oni tutaj do nas naciera, docierali. Więc staraliśmy się być w każdym mieszkaniu, zobaczyć, w jakich warunkach ci ludzie będą mieszkali, tak? Teraz czekają na umowy z mieszkańcami tych lokali, tak aby mogli oni z tych pieniędzy, które tutaj Państwo daje, czyli 40 zł na utrzymanie i wyżywienie tych osób, aby te pieniądze mogły trafić już do właścicieli lokali, bo zaraz trzeba będzie płacić rachunki, wiadomo, utrzymanie lokalu, tak? i też tak jak wspomniałam, wyżywienie. Ja tutaj nadmienię, że dla wszystkich chętnych uchodźców mamy zorganizowane obiady w szkole. I też pokrywamy wyżywienie w postaci tych obiadów, dopóki, tak jak powiedziałam, no, nie zagospodarują oni się tutaj u nas, dopóki nie znajdą pracy i nie będą mieli środków na wyżywienie. Są w tej grupie oczywiście tacy, którzy potrzebują naszego wsparcia finansowego, ale są też tacy, którzy mówią: Nie, my sobie poradzimy, mamy pieniądze, damy radę. Więc myślę, że. No, staramy się w miarę potrzeb reagować. Niemniej nie ukrywam, że brakuje nam jednak żywności na magazynach, ponieważ no, większość z nich nie dysponuje jeszcze pieniędzmi polskimi i tutaj są duże potrzeby. My też uruchomiliśmy darowiznę na koncie gminy. Tak Jest założona zbiórka. Wiem, że mieszkańcy wpłacają. My z tego kupujemy jedzenie, płacimy za leki. No, tak to mniej więcej u nas wygląda. I tak jak powiedziała pani burmistrz, tak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w Bornym Stolinowym. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu z kolei podziękować za uwagę i zaprosić na kolejne programy.